I teraz pierwszy odcinek naszego ABC Qigongu, ponieważ w większości jednak w życiu codziennym siedzimy jednak. Qigong najczęściej robimy na stojąco, ale na siedząco też możemy robić, a przynajmniej powiedzieć też o pewnych ważnych elementach Qigongu. No więc jak zwykle wygląda proces siedzenia tak na co dzień? No jakoś tam sobie wstajemy, najczęściej się opieramy, potem gdzieś siadamy dość głęboko, opieramy się i czujemy, że jesteśmy rozluźnieni i zrelaksowani. Także no, rozluźnieniu poświęcimy może następny odcinek, ale teraz jeżeli już ćwiczymy, robimy ćwiczenia Qigongu na siedząco, to musimy zadbać o pozycję górnej części ciała. Także jak siedzimy? Siedzimy zwykle, dobrze jest jak nie ma oparć, i siedzimy trochę na brzegu krzesełka, czyli na brzegu stołu. Także mamy najlepiej taką wysokość, żebyśmy mieli tutaj kąt prosty, czy koło kąta prostego nóg. Teraz bardzo ważne jest, żebyśmy mieli pionową sylwetkę tułowia, żebyśmy równomiernie obciążyli tutaj nasze siedzenie, że możemy sobie zmienić pozycję trochę na prawo, trochę na lewo. Znaleźć taką pozycję, w której ja przy na jak najmniejszym wysiłku będziemy mogli siedzieć. I jednocześnie staramy się, ażeby tak jakby głowa była zawieszona trochę, będziemy o tym dokładniej mówić w części stojącej, ale tak jakby była zawieszona i troszkę cofamy żuchwy, żeby zmniejszyć trochę krzywiznę tutaj kręgów szyjnych, którą normalnie mamy. I jeżeli pracujemy trochę z oddechem, czy jeżeli pracujemy z ruchem, na samym początku dobrze jest położyć po prostu obie dłonie tak w ten sposób na kolana. Także możemy sobie teraz, jeżeli przyjmiecie taką pozycję siedzącą, to zrobić właśnie takich parę ruchów, w którym poczujemy, że jesteśmy w pionie. Tu z kolei, jeżeli się przekręcę już do Was przodem, więc dobrze jest też mieć tutaj otwarcie. Stopy też dobrze, jak są równolegle, razem tak jak kierunek kolan. Także w takiej właśnie pozycji trochę właśnie jesteśmy w pionie. Staramy się, żeby ta krzywizna również lędźwiowa nie była za duża. Także troszkę możemy tak operować naszą miednicą, trochę ją przesunąć do przodu, cofnąć troszeczkę cały ciężar tułowia do tyłu i złapać po prostu pion. Czuć, że jesteśmy pionowo, że również ciężar spływa tutaj poprzez później nogi krzesełka do dołu. I oddech, będziemy o tym mówili troszkę później w innym odcinku, swobodny przeponaj. Także dobrze, jeżeli tutaj nie mamy właśnie jakiegoś nacisku. Także sobie siedzimy w tej pozycji siedzącej. I pozycja jeszcze raz do jakichkolwiek ćwiczeń powinna być pionowa, głowa lekko zawieszona, żuchwa troszkę do tyłu w taki sposób, żeby krzywizna była mniejsza i staramy się znaleźć taką pozycję, która również odpowiada naszemu szkieletowi i naszej wewnętrznej po prostu architekturze. Także to jest taka pozycja siedząca, w której możemy ćwiczyć qigong, ćwiczyć oddechy, ćwiczyć również różne ruchy, o których będziemy sobie mówili troszkę później. Także tyle, jeśli chodzi o siedzenie. Także praktykujcie w życiu codziennym, a zobaczycie, że również będzie Wam się troszkę lepiej siedziało, a jednocześnie różne drobne problemiki będą mogły stopniowo znikać ze względu na to, że struktura jest lepiej zaadoptowana do tego, w jaki sposób jesteśmy po prostu zbudowani. Także dziękuję bardzo.